Wciąż musisz wybierać, okazać odwagę, czy pozostać przy tym, co bezpieczne. Pójść na łatwiznę, czy zrobić to, co należy. Odwaga. Właśnie o tym jest książka, którą dzisiaj zrecenzuję i omówię, a jest to książka Ryana Holidaya, książka pod tytułem Odwagi, fortuna sprzyja nieustraszonym. Odwaga jest tylko i wyłącznie jedną z czterech cnot stoickich, które Ryan Holiday wyodrębnił i którą wziął pod warsztat właśnie w tej książce. Dzisiaj omówię tą książkę, powiem, co mi się w niej podobało, co mi się nie podobało, ale zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. Więc jak już Wam wiadomo, jest ona o odwadze, jest ona o trzech rzeczach tak właściwie. Autor podzielił książkę na trzy części. Jest to część pierwsza, jaką jest strach, drugą częścią jest odwaga i trzecią jest heroizm, czyli można powiedzieć, że najwyższy stopień odwagi. I właśnie na te trzy części autor podzielił tą książkę. Jak wygląda ta książka? Więc są to krótkie rozdziały na około trzy strony, w których autor dzieli się jakąś ideą wokół odwagi właśnie. Na początku, zaraz przejdę, co jest na początku, ale zanim jeszcze to powiem, że mamy naprawdę multum przykładów w tej książce z życia różnych znanych osobistości, które wykazały się odwagą albo wręcz przeciwnie, które teraz są zapomniane z tego powodu, może nie do końca zapomniane, skoro autor o nich wspomina, ale tak, żeby to podsumować, autor tutaj przekazuje wiedzę na temat odwagi na podstawie mnóstwa przykładów z życia, przykładów z wojen, przykładów z heroicznych czynów. I tak, przejdźmy teraz do początku. Początek książki jest naprawdę bardzo dobry, bo nie dość, że mamy tutaj inspirację spowodowaną tymi właśnie przykładami, to jeszcze autor tłumaczy, jak działa ta przykłada, działa ta odwaga. I tak zaznaczyłem sobie kilka cytatów, które najbardziej do mnie trafiały i dobrze odkazywały to, jaka jest ta odwaga. Więc już Wam znajduję te cytaty i zaraz je przeczytam. Dobrze, mamy początek. William Faulkner mawiał: przestrasz się, nic na to nie poradzisz, ale się nie bój. To jest pierwszy cytat i jest on naprawdę dobry, bo strach jest czymś naturalnym. Ale jednak strach mówi nam, że jakieś zagrożenie może czyhać w oddali albo w bliskości, że tak to powiem. Ale jednak potem, gdy już dostajemy tę informację, gdy nasze ciało wchodzi w ten stan walki lub ucieczki, to potem jest druga część tego, którą jest strach. Strach, który już trwa długo. Czyli możesz się przestraszyć, możesz dostać tą informację. Teraz pytanie, co z nią zrobisz? Ten cytat bardzo mi się spodobał. Kolejny. Pierwszy służy pomocą, ostrzega, rozbudza, informuje o niebezpieczeństwie. Drugi ściąga na dno, osłabia, a nawet paraliżuje. I tutaj ten pierwszy i drugi to oczywiście jest przestrach i strach. Tak tutaj jest to przetłumaczone. Myślę, że nie jest to perfekcyjne określenie, żeby to zrozumieć, ale każdy rozumie, o co chodzi po tym, co wcześniej jeszcze powiedziałem. Czyli najpierw mamy tą informację i taki, można powiedzieć, bezwarunkowy odruch naszego ciała, a potem mamy decyzję, co zrobimy z tym odruchem. Jak się zachowamy, czy dalej będziemy przestraszeni, czy po prostu przyjmiemy tą informację, że się przestraszyliśmy, weźmiemy ją pod uwagę przy naszych działaniach, ale nie damy jej pozwolenia na to, żeby nami rządziła. Kolejny cytat. Można się czegoś przestraszyć. Dlaczego nie? Ale nie możesz pozwolić, by cię to powstrzymało. No właśnie to, o czym mówiłem, w czystej postaci. Kolejny cytat. Czy się bał? Jak najbardziej. Jak mógł się nie bać w takiej sytuacji? Wszyscy się wtedy bali. I tutaj nam to pokazuje, że nawet ci ludzie, którzy wykazywali się ogromną odwagą, się bali. Oni tym bardziej się bali. I tutaj chodzi o to, że strach jest naturalny. Nie pozbędziesz się nigdy strachu, ale możesz sprawić, żeby nie miał nad tobą kontroli. To jest właśnie na początku książki. Autor przekazuje nam naturę strachu, naturę odwagi, jak to wszystko działa, jak te mechanizmy działają i się ze sobą łączą. Więc to był początek książki. Dalszy cytat. Podszedł do sternika
i przykrył go swoim płaszczem. Tłumaczył: to, co się teraz dzieje, właśnie na tym polega. Tylko że ciemność przyniosło coś większego od mojego płaszcza. I ten cytat znajduje się w rozdziale Strach pokonujemy dzięki logice. I chodzi tutaj o to, że często boimy się czegoś, ale tak naprawdę to jest tylko emocjonalna reakcja, która potem w zderzeniu z rzeczywistością nie ma w ogóle racji bytu. Więc dobrym sposobem jest tutaj zrozumienie tego, czego się boimy. I tak bardzo dokładnie. I ten cytat akurat odnosi się do tego, że jakiś tam kapitan był na statku ze swoimi kamratami i nagle chmura przykryła całe niebo, było bardzo ciemno i oni zaczęli się bać, że to jakaś klątwa i tak dalej. I wtedy ten kapitan zaczął im tłumaczyć, jak to działa, jak działa fizyka, która sprawia, że jest ciemność. I poprzez zrozumienie dogłębnie tego, czego się boimy, możemy zmniejszyć ten strach i go pokonać. Kolejny cytat. Rozłóż to na czynniki pierwsze. Przeanalizuj fakty. Przyjrzyj się temu. Tylko wtedy zobaczysz realność. Marek Aureliusz napisał: nie patrz na to, co twój wróg chciałby, żebyś zobaczył, ale na to, co naprawdę tam jest. Czyli znowu tu chodzi o tą racjonalność, o tą obiektywność, żeby jak najbardziej zobiektywizować to, czego się boimy. Nie wiem, czy nawet jest takie słowo, ale fajnie brzmi. Kolejny cytat. Paradoks polega na tym, że niemal wszystko, co nowe, co robi wrażenie, co dobre, osiągnięto mimo sprzeciwów wobec zmiany. Większość tego, co teraz uwielbiamy, w czasach swojego powstania lub wejścia na rynek było pogardzane przez osoby, które teraz udają, że wcale tak nie było. Często brakuje nam zdolności albo chęci, by dostrzec, że ich sprzeciw jest tylko wybojem, po którym i tak trzeba przejechać. Ten cytat akurat był w rozdziale, który opisywał to, że często boimy się, co inni pomyślą, boimy się odrzucenia czy jakiejś społecznej presji, ale prawda jest taka, że wszystko, co miało jakiekolwiek znaczenie, na początku borykało się z tą presją. Jest to całkowicie normalne i nie należy się tego bać, ponieważ jest to coś nowego, coś, co zmienia obecny stan rzeczy. Jeszcze kolejny cytat, że ludzie zawsze gadają, plotkują i krytykują. Mawiał on, niech inni martwią się tym, co o tobie mówią. Powiedzą to tak czy inaczej. Tutaj był to dalej ten sam rozdział o tym, co ludzie myślą i jak my myślimy, co oni pomyślą i jak przez to się wstrzymujemy z jakimś działaniem i przez to się boimy. I tutaj jeszcze jeden cytat. Nie możesz pozwolić, by rządził tobą strach, ponieważ nie ma nikogo, kto osiągnąłby coś ważnego, nie wkurzając tym innych. Nigdy nie nastąpiła żadna zmiana, która nie wzbudzałaby niczyich wątpliwości. Nigdy nie powstał żaden ruch, którego ktoś by nie wyśmiewał. Nie ma żadnego wielkiego przedsiębiorstwa, którego ktoś nie wieszczyłby rychłego upadku. Któremu? Więc tu znowu jest o tym, żeby nie przejmować się tym, co inni mówią, myślą, ponieważ zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mieli przeciwne poglądy do twoich. Dużo tych cytatów mam jeszcze, zaraz tu sprawdzę. Nie dużo, więc przeczytam wszystkie. Kolejny. Nagle podróżnicy natknęli się zwierzęta, które wydawały te dźwięki. Na ziemi leżały sobie wygodnie, niczego nie bojące się dwa wilki. I to jest naprawdę ciekawy cytat, ale bez kontekstu niewiele wam on mówi, więc chodziło o to, że tam było wojsko gdzieś na wyprawie i słyszeli, jak wilki wyją w nocy, bardzo się tego bali, byli wręcz przekonani, że jest tam ich gromada i naprawdę ich na pewno zjedzą i zginą w ten sposób. Jednak gdy w końcu natknęli się na te wilki, okazało się, że są to dwa małe wilki, które sobie leżą i co najlepsze, kiedy do nich podeszli, te uciekły. Więc ten rozdział w ogóle, który o tym mówił, jest rozdziałem, jest ich dużo, zanim się je policzy. Czyli coś się może wydawać bardzo straszne, ale gdy już spojrzy się na to obiektywnie, tak jak wcześniej mówiłem, skupi się na tych faktach, okazuje się, że to nic strasznego, że to tylko dwa małe wilki. Kolejny cytat. Przeszkody, wrogowie, krytycy, nie jest ich tak wielu, jak ci się wydaje. To iluzja, którą chcą, abyś uwierzył.
cytat znowu potwierdzający to, o czym wcześniej mówiłem. I jeszcze kolejny cytat. Grant odebrał w tej sytuacji również drugą lekcję. Jak myślisz, co zrobiły wilki, gdy zobaczyły, że Grant i jego towarzysz nie zawracają, tylko jadą dalej? Uciekły. Czyli tutaj znowu bali się czegoś, ale jak to, czego się bali, zobaczyło, że oni zachowują się, jakby się nie bali, mają odwagę, to znikło, uciekły te wilki. Więc często tak jest właśnie w życiu, że czegoś się boimy, ale jak zaczynamy działać z tą odwagą, to okazuje się, że druga strona też może się bać. Albo nawet bać się bardziej od nas. I tutaj też był przykład takiej sytuacji, w której było jedno wojsko i drugie. Była jakaś tam góra i musieli przejść tą górę. I jedno wojsko strasznie się bało, ale szło na tą górę. Bali się przeogromnie, nie wiedzieli, co zastaną po drugiej stronie. Oczywiście dużo dźwięków było przy tej ich... przy tym, jak szli, ponieważ wielkie wojsko, tak? I z drugiej strony, gdy doszli na ten szczyt i mogli zobaczyć tą drugą stronę, okazało się, że ta druga strona się przestraszyła i uciekła. Czyli strach występuje po obu stronach w przypadku jakiejś konfrontacji i mieć tego świadomość, że to nie tylko ty się stresujesz, to każdy wokół się stresuje. Chociażby w rozmowie o pracę, we wszystkim tak w zasadzie. Kolejny cytat. Seneca mawiał: wygnanie, wojna, tortura, katastrofa morska. Możemy rozmyślać o wszelkiego rodzaju nieszczęściach, które mogą spotkać człowieka. Oczywiście nie w kategoriach obaw, lecz zaznajamiania się z nimi. Jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia? Co może je wywołać? Jak się przygotować na taką ewentualność? Według Seneki niespodziewane ciosy są najmocniejsze i najbardziej bolesne. Oczekując ich, definiując je, siłując się z nimi, sprawiamy, że stają się mniej straszne, a zarazem mniej niebezpieczne. I tutaj sposób Seneki na radzenie sobie ze strachem jest po prostu wizualizowanie sobie go, dogłębne zrozumienie to, czego się boimy, różnych wariantów tego, czego się boimy, zrozumienie różnych scenariuszy, które mogą się wydarzyć, czyli dogłębne poznanie tego, czego się boisz. Kolejny cytat. Co by było, gdyby wróg pojawił się nagle naprzeciwko mnie, na prawej flance albo na lewej? To jest coś, co często Napoleon sobie mówił właśnie, żeby szkolić się w tym zrozumieniu najstraszniejszego scenariusza, który może się wydarzyć, żeby lepiej się na niego przygotować. Czyli takie gdybanie poniekąd. Kolejny cytat. Kiedy zdefiniuje się źródło strachu, można go pokonać. Gdy wybrzmią wady, można porównać ich wagę z zaletami. Gdy policzy się wilki, okazuje się, że jest ich mniej. Wysoka góra okazuje się kopcem kreta, a potwór zwykłym człowiekiem. No i tu znowu w grę wchodzi właśnie to opieranie się na faktach i skupianie na nie uwagi. I przez to strach maleje. Kolejny cytat. To dobrze, że jest trudno. Odstrasza to tchórzy, a odważnych intryguje. Ten rozdział fajnie przekazuje mindset, jaki powinno się mieć do strachu. Traktuj strach jako coś dobrego, coś, co tylko i wyłącznie upewnia cię, że robisz prawidłową rzecz. I tutaj ważne jest to, żeby sobie to uzmysławiać w trakcie pojawiania się tego strachu. Idę w dobrym kierunku, boję się, to znaczy, że się rozwijam, że robię coś, czego jeszcze nie znam. Więc taki mindset na pewno sprawi, że odwaga w tobie zaistnieje. Tak uważam. Dobrze, czy to wszystkie cytaty? Nie, jeszcze nie. Znasz upadek tego człowieka, lecz nie znasz walki, którą przyszło mu stoczyć. Bardzo łatwo jest kogoś oceniać. Bardzo trudno jest się czegoś o nim dowiedzieć. To jest rozdział mówiący o tym, żeby nie poddawać czyjejś odwagi w wątpliwość. Żeby nie mówić, że jest tchórzem, żeby nie myśleć o tym w ogóle, bo ty nie wiesz, co ten człowiek w środku przechodzi po prostu. I to jest chyba ostatni cytat, który sobie zaznaczyłem. I właśnie co jest dalej w książce, bo tutaj fajne cytaty wam przeczytałem, ale teraz omówię tę książkę już tak konkretnie, recenzując ją. Więc często się powtarzają różne koncepty. Początek naprawdę świetny, świetnie się czytało początek książki. Autor tłumaczył, czym jest strach, jak działa odwaga i tak dalej. To, o czym tutaj wspominałem. Jednak później książka zaczęła się powtarzać. Każda historia miała ten sam motyw. Historie niby były różne, ale przekazywały to samo. Męczyłem się już czytając końcówkę książki,
nudziła mi się ona. I to jest pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. Kolejna jest taka, że przykłady bardzo często nie są życiowe. Były to przykłady o różnych wielkich bohaterach wojennych, były przykłady o bardzo trudnych sytuacjach, które w życiu codziennym 99% czytelników nie będą miały miejsca, po prostu. Więc dużo nieżyciowych przykładów, myślę, że nawet 80-90% przykładów, do których nie da się, z którymi nie da się utożsamić. Jednak trudno się utożsamić z jakimś wielkim bohaterem wojennym, który postanowił wziąć karabin i iść solo na 20 ludzi, czy coś tego typu. Ja bym tutaj bardziej życiowe przykłady dał, takie, które mogą występować w życiu czytelników. Myślę, że lepiej się by tą książkę czytało, a nie czytając o jakichś odległych czasach, kiedy ludzie ryzykowali życiem i tak dalej, więc trochę nieżyciowe te przykłady. To są takie minusy tej książki, które zauważyłem. Teraz wam powiem, dla kogo jest ta książka. Jest ona definitywnie dla osób, które teraz zmagają się z brakiem odwagi albo chcą nią w sobie wzbudzić. Dla osób, które mają przed sobą jakąś trudną decyzję, która właśnie wymaga odwagi. Ogólnie dla ludzi, którzy chcą się zająć tematem odwagi, których ten temat interesuje, którzy chcą się trochę zainspirować właśnie takimi starożytnymi historiami i przykładami z życia. Dla osób, które chcą zrozumieć strach również, chociaż nie ma tego tutaj tak dużo. I też dla osób, które interesują się heroizmem, czyli najwyższym poziomem odwagi. Poziomem odwagi, w którym pokazujesz odwagę nie dla siebie, ale dla innych. Właśnie tym jest heroizm. Więc dla takich osób ta książka. Linki w opisie do tej książki zostawiam oczywiście. Z wydawnictwa Znak i Matras tam są linki i możecie sobie tą książkę zamówić. W ten sposób wspierasz mój kanał i powstawanie kolejnych recenzji tego typu, ponieważ to jest link afiliacyjny. Tam złotówkę dostaję, czy 1%, nie wiem, nie mam pojęcia, ale coś tam dostaję. I jeszcze na koniec chciałem wspomnieć, że ta recenzja powstała na zasadach współpracy recenzenckiej z wydawnictwem OnePress. Po prostu wysłali mi tą książkę, ją przeczytałem i chętnie ją zrecenzowałem. Tak właśnie na tym polega ta recenzja. Jak coś mi się nie podoba, nie ukrywam tego, mówię jak jest. I mam nadzieję, że cenicie to. Dzięki za oglądanie. Długa ta recenzja powstała. Ale no, myślę, że podzieliłem się jakąś wiedzą z tej książki, także osoba, która to obejrzała, nie tylko teraz wie, co jest w książce, ale również przekazałem trochę wiedzy z tej książki, więc mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Hej!